Hi guys, and welcome to Navi Javelin's YouTube channel. Today we have something special for you. As you guys voted on Socia's app, we will hack Angelica's phone. Anya will help us to record this video. Please enjoy and don't forget to follow us here and to write something down in comments. And let's go! Pokaż nam swoje statystyki czasu przed ekranem. 4 godziny dziennie, całkiem dużo. Jeśli masz telefon w dłoni, z jakiej aplikacji korzystasz najczęściej? Myślę, że Messenger. Pierwsza aplikacja, którą otwierasz rano? Messenger. A to tam jakby to pokazujesz też? Wchodzisz w aplikację? Nie, nie. Okej. Okay. Po prostu pokazuję teraz aplikację. Wymień 5 najlepszych aplikacji. Instagram, Messenger. A może weź jakby mów, że... Tak, teraz pokazuję. Wiesz, że jakby... O, dobra. A, że mam mówić całym zdaniem? Że jakby było pytanie w zdaniu twoim, nie? Trochę. Pokazuję 5 najlepszych aplikacji, które są według mnie najlepsze. Instagram, Messenger, TikTok, Twitch i Twitter. Pokaż 5 najnowszych zdjęć w twojej galerii. Powiedz, gdzie i w jakich okolicznościach zostały zrobione. To nie będzie nic specjalnego. Pierwsze zdjęcie to jest skutera wodnego, bo kolega mi wysłał, że kupił. Drugie to jest mojego taty, jak leciał na spadochronie w Egipcie. Kolejne też są taty, ale może pokażę inne. O, zrobiłam na łódki zdjęcie. To wszystko w sumie w okolicznościach wyjazdu do Egiptu. O, tutaj chyba będę ja. A nie, jednak moja mama. O, tutaj. Nie ma mnie, ale były inne zdjęcia. A tutaj jest zdjęcie całą rodzinką. No i w sumie to tyle. Twoje 5 najbardziej pamiętnych zdjęć, powiedz, gdzie i w jakich okolicznościach zostały zrobione? No to na pewno to zdjęcie z rodziną. Dobrze wspominam wypad całą rodzinką do Egiptu, odpoczynek. Kolejne zdjęcie to z moim chłopakiem. Też w Egipcie, to było chyba w tym... Jak to się nazywał? Meczet. W meczecie w Szarmie. Mhm. Przy meczecie w sumie. Kolejne zdjęcie to... Szukam. Trochę tych zdjęć jest. O, kolejna foto to jest z owcą na piłeczce. Fajny czas. Kolejna foto na wyjeździe w górach z moim chłopakiem oraz kolegą. I zdjęcie na Krupówkach z gorylem. O, to też fajnie wspominam. No i to wszystko w sumie. Mam zdjęcie, które ostatnio zapisałeś lub polubiłeś. Nie mam. Jeśli nie polubię, jeśli nie to... To pokaż ostatnie polubienie na Twitterze i Instagramie. Nie wiem, jak w polubione wejść, ja tego nie ogarniam. A polubiłam... No i powiedz znowu. Polubiłam, bo stwierdziłam, że jest to śmieszne. Co tu dalej jest? A to polubiłam dlatego, że chciałam, żeby laska zrobiła jak najwięcej kroków. tutaj polubiłam TikToka swojego trenera personalnego, który... Fajny wycisnął ciężar. O, i ostatnie, kolejne 3 polubienia to będą oczywiście piłka nożna, jak kiedyś Barcelona z PSG grała. Okej. Okay. No w sumie to tyle. Naklejki lub emotikony, których używasz najczęściej? Dobra, zaraz pokażę. Kurde, nie wiem, od której strony to idzie, ale często używane to na pewno będzie to i to. No i pokazałam. Gdzie słuchasz muzyki? Pokaż nam ostatnio dodane utwory. Muzyki słucham na YouTube Music. Ostatnio dodane utwory. Już pokazuję. To na pewno słucham teraz często tego Sentino Lato z Dodą w miksie. To tak naprawdę leciało mi po kolei. Też 5 influencerek jest spoko. No tutaj widać, czego ostatnio słuchałam. Ostatni otrzymany SMS i ostatni wysłany. No to... Ostatni SMS, tak? No to... Z tatą. Tutaj pokazane jest wczoraj. Otrzymany i wysłany. Tak, do niego okay. Też wysłałam. Okay. Ostatnia wiadomość dla każdego z twoich kolegów z drużyny. Oho, no to tutaj pokazałam, że wywaliło mi kompa. No i w sumie tyle. 3 niezwykłe kontakty w twojej książce telefonicznej. Jak to się tutaj dostało? Nie jakieś śmieszne albo jakieś takie... Dyrektor Grzywacz. Myślę, to jest moja dyrektorka. Nie wiem, czemu ją mam w kontaktach. Ale śmieszne ma nazwisko. Hyczka. Mam jakiegoś Hyczkę w znajomych, ale też nie wiem za bardzo, kto to jest. Dziwny nickname. O, mam Ketchup w znajomych.
Też ciekawe. Tu i kolega ze szkoły. Jaka jest najbardziej niezwykła nazwa czatu, której używasz w dowolnej sieci społecznościowej? Myślę, że w sumie jak grałam w piłkę, to śmiesznie grupę ktoś nazwał Kontuzja Squad. Myślę, że to jest warte uwagi i to jest chyba najlepszy taki. Gdybyś mógł korzystać tylko z jednej sieci społecznościowej, co byś wybrał? Messenger, bo to taki komunikator. Okej, gdybyś albo mógł... Instagram. Gdybyś mógł zarejestrować, zaprzyjaźnić się tylko z trzema osobami, kto by to był? No to na pewno mój przyjaciel, Radek. A może będę pokazywać bardziej profil na Instagramie. Julia. Kto jeszcze? No i ty, Haniu, niech będzie. Daleko mieszkamy. Proszę bardzo. Jaka jest ostatnia wiadomość, którą ktoś wysłał bezpośrednio na twój Instagram? Nie jestem pewna, kto ostatni mi wysłał. To jednak chyba... To była taka reakcja po prostu na zdjęcie wczoraj. Mhm. Tyle. Ostatnie wyszukiwania w Google. Historia przeglądarki. Hal TV. Idź do YouTube'a. Ostatnio obejrzany film. Muzyka też się zalicza? No, chyba tak. Bo muzyka mi się wyświetliła, no dobra. Jakie kanały subskrybujesz? Jaki twój ulubiony kanał? Dlaczego? Subskrypcje, dobra. Subskrybuję. Tutaj SBM, Lexi, MetaSukces. W sumie dużo też muzyki subskrybuję, ale chyba takie z ulubionych ostatnio, które lubię oglądać, to są Goatsy. Zdecydowanie. Thank you guys for watching this video. As always, don't forget to follow this YouTube channel for more content and write something down in comments. See ya!